Także o dzieciach mówimy tutaj, a Szydło piękne przemówienie wystosowała. Wyszło Szydło z Wora, że te dzieci uciekają z domu, bo albo krzyczy się na nich, albo są molestowani od młodości swej. Awantury, mało psychologii, mało pedagogii, mało zrozumienia, nie umieją się sami ze sobą dogadać, krzyczą, no to dziecko ucieka, a jeszcze niepełnosprawne to prędzej. To widocznie matka chce, żeby zabrali dziecko do państwa, do państwa. I to były słowa pani premier Beaty Szydło wypowiedziane dzisiaj w czasie spotkania na 25. pielgrzymce rodziny Radia Maria na Jasną Górę. I mamy jeszcze połączenie, bardzo prosimy. Tak, halo, halo. Ojcze Tadeusz Rydzyk. Witamy. Coś nam ucieka głos, proszę ojca, nie wiem dlaczego, ale mamy problemy z głosem. Może gdzieś burza jest nad Częstochową, bo nie słyszymy. Wiem, że jest połączenie, ale nie słychać. Może jeszcze raz będziemy próbować, bo po prostu nie słychać. Coś nam przerwało, proszę ojca, ale już jesteśmy, tak? Przepraszam, nie wiem, czy nie przerwie nam, bo już tutaj mam słaby zasięg, tak? Tak. Otóż nie powiedziałem na Jasnej Górze, że dzisiaj ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dywierz ma 22 lata kapłaństwa. Pięknie, ja pięknie. Proszę ojca, i gratulujemy i cieszymy nie, się. Nie, to chyba biskupstwa. Pan Bogu z takiego biskupa, chyba prawda? Biskupstwa, ojcze, biskupstwa. Takie, przepraszam, biskupstwa, tak. No tak, pełni kapłaństwa, tak. Oczywiście, oczywiście, widzieliście trochę jednak, trochę zmęczenia i w takich natłok różnych spraw. Tak, no i dzisiaj ojciec kustosz naszego sanktuarium, jego siostra chyba Bożena, to są bliźniaki, mają urodziny. Także to też warto pamiętać. No i wszystkich pozdrawiam bardzo serdecznie. Ja dzisiaj jeszcze pozdrawiam raz pana Jarosława Kaczyńskiego. Człowieku, nie powiedziałem jeszcze tego na Jasnej Górze. Tyle, ile ten człowiek dał, powiedziałem pod ten 10 kwiecień, ile, jakie on ofiary ponosi za to, co robi dla Polski. Prawda? Tak, za to. Najbardziej uderzany polityk przez opozycję. Najbardziej uderzany, poniewierany i to jest tym bardziej. Dziesiąty, każdy dzień dziesiąty przypomina nam 10 kwiecień 2010 rok. I bądźmy mądrzy, bądźmy mądrzy. Patrzcie, co robią politycy naturalnie, ale tak poniewierać człowieka żadnego nie wolno. A on za to, że chce, żeby Polska była Polską. Dzisiaj nie był na Jasnej Górze, nie był pan Błaszczak, Kruciński, bo oni dzisiaj po mszy świętej o godzinie 8 idą na cmentarze i to trwa gdzieś do 11. I nie chciał pan Jarosław, nie chciał, żeby pan premier, nie chciał, żeby od tego rytuału odstąpił. Nie odstępuje żadnego miesiąca, żadnej tej miesięcznicy. Tym bardziej, bo taka postawa to jest taka wierna postawa i za to dziękujemy. Ojcze, wszystkiego dobrego jeszcze raz i wszystkim, którzy tak wiele uczynili, żeby ta pielgrzymka była i czynią dalej. Za to dziękujemy. Kochani, razem możemy uczynić wiele. Bóg zapłać, ojcze. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk był ponownie naszym gościem, a my jeszcze raz śpiewamy Błękitne rozwijmy sztandary, zespół Wiktoria. Także widzicie państwo, żeby ludzie chociaż trzymali się swojej wiary, bo teraz szaleje szatan ateistyczny, to byłoby lepiej.